dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Perfum na Tacy. Dzisiaj moja taca prezentuje się w ten oto sposób. Przebogata. Bardzo interesujące zapachy, myślę. W tym dwa już takie wycofane albo wycofywane. Nie mam, szczerze mówiąc, pewności. Natomiast większość tutaj, wszystkie z tych zapachów, to nie są żadne nowości. To są perfumy, które już są długo na rynku, niektóre nawet już są właśnie takimi klasykami. Zacznę może od pierwszej butelki, którą będzie... ten korek mnie wkurza. Kenzo Amour. Tutaj różne kolory, różne pojemności tego zapachu są w różnych kolorach butelek. Ja mam tutaj akurat 30 ml i 30 ml jest właśnie w takiej fuksjowej, dość ciekawej butelce. Jeszcze mi zapach do końca nie wrócił niestety, więc tak jak przez mgłę wyczuwam już jakieś cienie zapachów, natomiast nie wszystko. Jest to zapach dość stary, tak jak mówiłam, z 2006 roku. Określiłabym go jako waniliowy, taki puchaty, miękki, waniliowo-ryżowy. To jest jak deser waniliowo-ryżowy, może z dodatkiem jakichś słodkich owoców. Jakie nuty tu znajdziemy? Ryż, białą herbatę, kwiat wiśni, oczywiście wanilię, piżmo, kadzidło, to wszystko też osadzone jest właśnie na tych ciepłych nutach wanilii, kadzidła, nut drzewnych również. Natomiast tak jak mówiłam, ja tutaj, wiecie, o, Belriso, jest taki desel Belriso, to ten zapach dla mnie odzwierciedla rzeczywiście tą słodkość, tą ambrozję, bo to jest zapach słodki, zapach deserowy, budyniowy, tak, jak budyń, pachnie jak budyń, taki waniliowo-ryżowy, z domieszką jakichś słodkich owoców, bardzo ciekawy zapach, bardzo ciepły, otulający, charakterystyczny, nie znam drugiego podobnego zapachu do tego. Dobrze, to by był ten. No i przejdźmy może do zapachu już, no, już dawno dość wycofanego, który jest z roku 2007. Jest zapachem katalogowym, to jest Amethyst Fatale Oriflame. Widzicie takie, to jest takie kwiatuszki czarne są koronkowe wokół flakonu. O, spadł mi atomizer, no nie szkodzi. Sam zapach jest taki ciepły, drzewny, dość intensywny i twórcą tutaj jako ciekawostka jest Francis Courquidigeon, chyba tak to się czyta, czyli ten sam, który Baccarat Rouge, że tak powiem, stworzył, ten taki sławny i bardzo drogi. Jest to zapach bardzo dobry, bardzo dobrze skomponowany, z dobrymi, dobrze zmieszany, może tak. Widać, że stoi za tym zapachem jakiś naprawdę dobry nos. Oriflame tutaj trafiło w dziesiątkę, nawiązując współpracę z panem Francisem. Znajdziemy tu pieprz, drzewo różane, czerwone jagody, irys, róże, drzewo sandałowe, benzoes, bursztyn, paczule i piżmo. Tutaj dość mocno jest zaznaczone piżmo, nuty drzewne, wanilia jak najbardziej. I owoce. Tu jest dużo, dużo mocnych takich ulepnych owoców posypanych jakby nie tyle cukrem, co właśnie tą wanilią sproszkowaną. Bardzo, bardzo fajny zapach właśnie na jesień, zimę. Dobra, następny. O, może ten. To jest flanker Amour, Amour Cacharella. To jest flanker o nazwie Forbidden Kiss. Jest to zapach z 2011 roku, też mam skojarzenia, bo akurat jak urodziłam córeczkę, to jego nabyłam niedługo potem i bardzo fajnie mi się kojarzy. To jest zapach taki kremowy, waniliowo-kawowy, tu jest dość mocna nuta kawy zaznaczona. Ja go sobie postaram się psiknąć, coś może poczuję. Aj, no siebie popsikałam, a na sobie mam Libre Entons i w Saint Laurent. Boże, jak ja po francusku mówię, szok. Tak, to jest słodka kawa, bardzo słodka kawa, też właśnie z domieszką wanilii. Znajdziemy tutaj, podobnie jak w poprzednim Amethyst Fatale,
nuty owocowe. W Amethyst Fatale były czerwone jagody. Tutaj coś jakby na kształt śliwki, może takiej truskawki, ale już takiej trochę podfermentowanej, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, takiej, o, dżemowej, dżemowej. Cytrusy znajdziemy, różowy pieprz, właśnie tą kawę. Kawa, tak jak powiedziałam, jest mocna. Piwonia, no. Trochę się zaznacza, ale to jest taka właśnie bardzo rozwinięta piwonia, bujna. Wanilia, piżmo, nuty drzewne, jak najbardziej. Przepiękny, gorący, temperamentny zapach, bardzo komfortowy. Kojarzy mi się z takimi porankami leniwymi, jest po prostu z filiżanką kawy jesienią pod kocykiem, wiecie, nie chcemy się jeszcze przebierać z piżamy, więc czemu nie zapodajemy sobie Forbidden Kiss. Okej. Następnie, no to co, to w ogóle, no nie wiem, czy to trzeba znowu opisywać, bo też był w jednym z moich filmów ostatnio, to jest nowość u mnie, Guerlain Shalimar EDP, woda perfumowana, zapach z 1925 roku. Dla mnie on jest taki skórzano, waniliowo-ambrowy, bardzo mocny, bardzo charakterystyczny, odróżniający się od szeregu innych, które teraz są wypuszczane na świat perfumeryjny. Cytrusy są obecne w otwarciu, później zapach przechodzi w nuty te cięższe, przechodząc też przez słodkie po drodze, jak irys na przykład, nuty kwiatowe, jaśmin i róża. Następnie znajdziemy tutaj też kadzidło, tak, kadzidło jest mocno odzwierciedlone, wanilia, skóra, cywet, właśnie te nuty takie animalistyczne. Trudne nuty, które no niektórych przyprawiają o torsję albo ból głowy. Natomiast, no nie wiem, ja jakoś potrafię docenić ten zapach. Na mnie wydaje mi się, że dobrze leży. Ktoś może mieć z mojego otoczenia inne zdanie, ale jeszcze się z takim nie spotkałam, na szczęście. Opoponak, stonka, piżmo, drzewo sandałowe, tak, nuty drzewne jak najbardziej, też piżmo i właśnie ta skóra z kadzidłem, z wanilią, przepiękny mariaż ponadczasowy, to jest zapach, który pewnie nigdy nie zniknie z półek perfumerii, to nie jest hit jednego sezonu, jak już się mieliśmy okazję przez wiele pokoleń przekonać. Dobrze, następnie, no zapach chyba wycofywany, tak mi się wydaje, albo już wycofany. To jest flanker Hypnose Lancôme z kolei i to jest Hypnose Senses. Mam tutaj, widzicie, resztunię taką. To są takie perfumy szyprowo-kwiatowe. Jest to zapach z 2005 roku, więc już dość stary i chyba nie cieszył się tak wielką popularnością jak ten podstawowy Hypnose i troszeczkę tak po macoszemu sobie przeszedł bokiem. Niespecjalnie chyba się spodobał po prostu, chociaż nie wiem dlaczego, bo to jest zapach przepiękny, elegancki, ciepły, kobiecy, szyprowo-kwiatowy, to jest piękny szypr, taki powiedziałabym też słodko-kwiatowy, tak, z roku 2000, mówiłam 5, nie, 2009 chyba. 2009 to był, tak, bo też mam skojarzenia z nim pewne, dobra. Znajdziemy tu różowy pieprz, słodkie cytrusy, nie takie gorzkie, zdecydowanie słodkie, to jest wszystko na słodko podane, i kwiaty, i cytrusy, biały miód, ciekawa nuta, róża, osmantus, patchouli, benzoe, stonka, labdanum, też bogaty skład, to jest taki dość słodki zapach, ale w stronę kwiatową, nie waniliową, czy też irysową, czy też wetyweriową, jak Hypnose Lancôme. To jest taki upojny, nektarowo-kwiatowy szypr z ciepłą, miodową nutą w sobie. Wart uwagi, jeżeli gdzieś tam jeszcze, ja postaram się link oczywiście wkleić pod spodem, mam nadzieję, że jeszcze będę w stanie to zrobić. Naprawdę wart uwagi, zwraca uwagę, ma bardzo dobre parametry, to nie jest jakiś słaby flanker, absolutnie nie. No chyba, że znowu go, wiecie, rozwalili na czynniki pierwsze, przereformułowali, no nie wiem, ja mam starą wersję, więc o nowych się już nie wypowiadam. Dobra, następne to też już klasyk i wkurza mnie to niemożebnie. Zobaczcie, co się stało z korkiem.
Zobaczcie. Taka jakby rdza. Już dawno zaczęła zżerać ten korek i tą obwolutę tutaj. Wygląda to strasznie, jest to odrapane, poobijane, jakieś takie, no ale no trudno, przejdźmy do zapachu. To jest Chanel Chance, woda perfumowana, taki kwiatowo-piżmowo-waniliowy wypust Chanel z 2005 roku właśnie, bardzo na topie, myślę, że do tej pory i ten zapach, o, syn szaleje, ten zapach przejdzie też, myślę, że do klasyki. On raczej, nie sądzę, żeby firma Chanel, dom mody wycofał ten zapach, bo za dobry ma oceny, zbyt dużą popularnością się cieszy moim zdaniem, chociaż teraz ona przygasła, ale zapach ma wiele wiernych fanów. I tutaj znajdziemy różowy pieprz, o taki iskrzący różowy pieprz, taki, wiecie, sparkly, taki bardzo radosny, energetyczny. Tak, jaśmin, irys, patchouli, wanilia i piżmo. Tak, w tym zapachu sporo jest wanilii. To jest zapach słodki, ale znowu bardzo elegancki, nieulepny. Taki kwiatowo-cytrusowy na bazie wanilii, powiedziałabym. No, moim zdaniem bardzo dobra pozycja. Ja go lubię zimą używać. Także tak, jeszcze tyle mi go zostało. No i co? Ostatnia. Dobra, Dolce & Gabbana The One. Złoty, to jest moja kolejna butelka. To nie jest jakaś tam dawna, stara butelka. To jest zapach, którego kupno ponowiłam. Więc o czymś to też mówi. On mi się też świetnie kojarzy, przywołuje bardzo ciepłe wspomnienia i sam jest w sobie też bardzo ciepły. Jest taki owocowo-waniliowy, to hołd dany owocom i wanilii. Znajdziemy tutaj brzoskwinie, znajdziemy litchi, mandarynkę, lilię, śliwkę, jaśmin, konwalię, wanilię, bursztyn, piżmo, wetywerię. I ta wetyweria właśnie, jest jakaś cecha wspólna, chyba właśnie przez tą wetywerię z Hypnose Lancôme. One są oba takie upojne, takie słodkie, głębokie. Tutaj czuć tą głębię i czuć, że to jest dobry zapach, czuć to bogactwo składników. Zobaczcie, jaka piękna, klasyczna butelka ze złotym płynem w środku. Klasa sama w sobie, przepych, elegancja, bogactwo, ale nie kicz. To nie jest kicz, to nie jest tani ulep. Absolutnie nic nie ma wspólnego, wiecie, czasami z takimi prostymi, tanimi, celebryckimi perfumami. Nie mam nic do celebryckich perfum, bo bywają bardzo dobre, natomiast często, gęsto, no nie wiem, oszczędza się na, pewnie na składnikach, żeby jak najwięcej zarobić, no i ma to być jak, maksymalnie jak najprostszy zapach. Dobra, zapachy wróciły na tacę. To są moje wybory na ten tydzień. Tradycyjnie zapraszam do komentowania, co dzisiaj będzie u Was grane, co w przyszłym tygodniu będzie u Was grane, co sądzicie o zapachach, które pokazałam na tacy. Zapraszam na mój Instagram, zapraszam do komentowania, do kciukowania, no i subskrybowania mojego kanału. A osoby, które wczoraj zostały wylosowane, jeżeli jeszcze tego nie zrobiły, proszę o wysłanie swojego adresu, żebym mogła Wam nagrody przesłać. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłej niedzieli, do zobaczenia.